Nie oszukujmy się, kiedyś księża o wiele lepiej przygotowywali się do odprawionych Eucharystii. Dlaczego tak było? Bo pomagały im w tym zewnętrzne działania. Bo na przykład myli ręce, a potem obok słów różnych konkretnych modlitw nakładali elementy stroju liturgicznego. I przez to wyrażali jego symbolikę i duchową wartość. I dzisiaj, chociaż nie ma w powszechnym użyciu ani humerału, ani manipularza, również możemy sprawić, aby Najświętsza Ofiara była dopięta na ostatni guzik. Jak możemy to uczynić? Zarówno poprzez zewnętrzny strój, jak i również wewnętrzne nastawienie serca. Dlatego obojętnie, czy jesteś księdzem, siostrą zakonną, czy osobą świecką, możesz starać się zarówno poprzez zewnętrzność, jak i swoje serce sprawić, że będzie to wyjątkowy moment. Że możesz być serce w serce z Panem Bogiem. Nowe technologie i media dają nam wiele możliwości, jak dobrze przygotować się do mszy świętej. Możemy codziennie przeczytać liturgię słowa i rozważanie na każdy dzień. Są księża, którzy na YouTubie publikują swoje rozważania. Nie sposób jest wymienić licznych stron internetowych, które pomagają w przygotowaniu się do mszy świętej, gdzie możemy przeczytać medytacje, rozważania i różne modlitwy. Jednak to nie jest w stanie zastąpić dobrego przygotowania do mszy świętej poprzez modlitwę. A modlitwa przed mszą świętą powinna odbywać się w sposób szczególny w ciszy. Bo to w ciszy Bóg przemawia do człowieka. To w ciszy człowiek jest w stanie słuchać Boga. Dlatego też, jeśli przychodzisz na mszę świętą, wycisz swoje serce, wyrzuć z siebie negatywne emocje. Można by powiedzieć takim obrazowym językiem: zaciągnij ręczny hamulec, zatrzymaj się i wycisz się, abyś mógł dobrze przeżyć mszę świętą. Postaraj się przyjść 5 minut przed mszą świętą, uklęknij w ławce, popatrz w tabernakulum i opowiedz Panu Bogu o tym wszystkim, co jest w Twojej głowie. Dom, praca, rodzina, różne obowiązki i radości. To wszystko Mu oddaj, bo Eucharystia to jest ten moment, kiedy możesz powierzyć sprawy, które są potrzebne, które są Twoją codziennością.